Siemaneczko, witam was wszystkich. Nie było mnie już dosyć dawno na kanale z takimi treściwszymi filmami, tylko dlatego, że pracowaliśmy nad stroną. Jest ta strona na urbex.pl, poświęcona naszej pasji. Także zapraszam do odwiedzenia jej, a teraz przejdę do prezentacji. Tak, zjeżdżając na dół mamy aktualności i wpisy użytkowników. Wchodzimy sobie na ostatni wpis, akurat jest to mój wpis. Opisałem tu wioskę w Anachowie. Zapraszam do lektury, bo jest dużo rzeczy, których nie powiedziałem w filmie oraz nie były pokazane. Parę wideo, których też nie ma na filmie, także zapraszam. Na dole, jeżeli ktoś nie widział, to jest pełna wideorelacja. Na samym końcu możemy sobie dodać na Urbexie średnią ocenę. Dzielą się na 4 kategorie: stan budynku, klimat, strach, atrakcyjność. Wpisujemy sobie od 1 do 10. Jeżeli ktoś gdzieś chce się wybrać, to po prostu sobie tam jedzie i nie jedzie w ciemno po prostu. Na górze mamy kolejną zakładkę Urbexy. Jest podzielona na 16 województw i w każdym z tych województw będą dodawane wpisy z Urbexami właśnie w tych województwach. Także ktoś będzie szukał z lubelskiego, to wejdzie sobie w lubelskie i będzie widział, co tam jest, co ktoś zwiedził, jak to opisał i tak dalej. Jak ktoś nie wie, co jest Urban Exploration, to zapraszam do tej zakładki. Zakładka o nas opisuje całą moją grupę, co robimy, dlaczego, jak to wygląda. Także też zapraszam. YouTube przekieruje was na mój kanał na YouTubie, na zakładkę Urbex. Kontakt. Możecie sobie do mnie napisać kontakt. Maila raczej, nie kontakt, przepraszam. Imię i nazwisko, piszecie adres e-mail, temat, treść wiadomości. Ja się będę starał odpisywać jak najszybciej na wszystkie wiadomości. Kolejna sprawa jest rejestracja. Klikamy sobie w rejestrację, moje konto, rejestracja. Podajemy nazwę użytkownika, jaką chcemy mieć. E-mail, hasło, potwierdzamy je i mamy konto. Nasze konto wygląda w ten sposób. Jeżeli chcemy dodać Urbex, klikamy na dodaj Urbex. Mamy tytuł postu, czyli piszemy, co zwiedzamy, tak? 1 plus 1 pytania antyspamowe, proste, ale boty chociaż nie będą nic tutaj pisać, jakby ktoś był złośliwy. Potem kategorie wybieramy, są tu właśnie województwa. Wybieramy sobie to akurat, w którym przeprowadzamy Urbex. Dodaję medium. Tutaj się dodaje różne filmiki do tekstu oraz zdjęcia, także tutaj sobie to dodajecie, piszecie sobie tekst. Tu macie jakieś różne czcionki, rozmiary, naprawdę jest sporo opcji. Dość rozbudowany jest ten edytor tekstowy. Na dole mamy prześlij obraz. Tak, i ten obraz będzie widoczny na samym dole. No i wysyłamy post i widnieje w tej zakładce. Także tak to wygląda. Wracamy na stronę główną. Krótka, szybka, zwięzła recenzja. Zapraszam was na moją grupę na fejsie, Snapchata i Instagrama. Wszystko będziecie mi na dole w opisie. Oraz jeśli chcesz wspomóc stronę, też masz link w opisie, możesz to zrobić. Także trzymajcie się, cześć!